Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel dzieci i przytulanka do snu. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Jest on nieodłącznie kojarzony z beztroskim czasem dzieciństwa. Społeczne przedszkole Akademia Przedszkolaka w Świdnicy uczciło to święto. Z tej okazji przedszkolaki wspólnie bawiły się i śpiewały piosenki. Odbyły się też zajęcia edukacyjne. Czy święto misia jest potrzebne? W naszej akademii co roku tradycyjnie 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Jest to świetna okazja do zabawy, ponieważ miś jest najlepszym przyjacielem wszystkich dzieci na świecie. Jest niezastąpioną przytulanką przy zasypianiu. Obserwuję w przedszkolu, że mimo nowoczesnych zabawek atrakcyjnych moda na misie nie przemija. Dlatego w związku z tym świętem dzisiaj w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne z misią Panda, który uatrakcyjnił ten dzień wspólną zabawą w misiowej krainie. A natomiast po zajęciach odbędzie się świąteczna sesja mikołajkowa, ponieważ za parę dni już długo oczekiwany, piękny przez dzieci dzień spotkania z Mikołajem. Jak nazywa się twój miś i opowiedz coś o nim. Mój miś nazywa się Synek. Jest pluszowy, wyjątkowy i kochany. Mój synek takim misiem jest, żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz. Ma duże uszy, żeby było coś do targania i kochania. Ma miękkie łapki, za które możemy trzymać, kiedy chcemy. I mogę mu powiedzieć swoje sekrety i tajemnice na ucho. Czy potrafisz wymienić misie z bajek? Tak umiem. Kubusia Puchatka, misia Usadka, misia Palingtona i misia Jogi. A czy wiesz, jakie misie mieszkają w zoo? Tak, wiem. Mogłabyś powiedzieć, jakie to są misie? Miś polarny, miś lunatny i miś panda. Teraz dzieci powiedzą wierszyki przygotowane specjalnie na tę okazję. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę podać. Nie chcę podać, a to szkoda. A ten miś niedobry miś nie chciał łapy podać dziś. Miś ma wszystko, czego trzeba, by misiem być, by zabierać go do łóżka i o nim śnić. Miś ma bardzo miękkie łapy, po to misiem jest, by brać go na ręce, kiedy tylko chcesz.